21 grudnia w Chorzowie przy ulicy 3 Maja 78 został otwarty Biały Orlik, czyli ślizgawka, która jest drugim lodowiskiem w Chorzowie. Obiekt powstał w ramach pilotażowego programu rządowego. Urząd Miasta podjął taką decyzję o budowie Orlika. Początkowo był to Orlik zielony, ten zwykły. W ostatnim momencie zapadła decyzja też o budowie właśnie tego Białego Orlika. To znaczy przeinaczenia tego Orlika, tak, na Biały Orlik. Dzisiaj otworzyliśmy to właśnie miejsce przede wszystkim dla mieszkańców tych najmłodszych. To znaczy chcemy, żeby jak najwięcej młodych ludzi, dzieci, młodzieży korzystało z lodowiska, ze ślizgawek i żeby mogło zdrowo, na świeżym powietrzu spędzać czas. Lodowisko czynne jest codziennie w godzinach od 10 do 20, a w piątki i w soboty do 21. Jakiegoś czasu pojawiały się głosy, żeby ożywić Chorzów II. To jest jeden ze sposobów na ożywienie tej dzielnicy. Przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tej dzielnicy. Chorzów II staje się coraz bardziej aktywny i mamy nadzieję, że osoby, które tutaj będą przychodzić na lodowisko, będą właśnie miały radość z tego, że mogą korzystać zarówno w zimie z Białego Orlika, a od wiosny z Orlika tego zielonego, który też już jest, jak Państwo widzą, no, gotowy i czeka na użytkowników. Obiekty sportowe są bardzo potrzebne. To jest jakaś forma zagospodarowania czasu wolnego dzieciaków, tak? Taka, powiem, zdrowa, pożyteczna, ucząca pewnych zasad, a w dzisiejszych czasach tego jest mało, więc jak najwięcej powinno być takich obiektów i organizowanych zajęć na takich obiektach. Fajnie się jeździ! Fajne lodowisko, fajnie się jeździ w ogóle! Ślisko! Można się poślizgać, fajnie w ogóle. Fajny pomysł, że tu powstało lodowisko. Lodowisko do Gwiazdki jest za darmo, natomiast podobnie jak na lodowisku przy ulicy Katowickiej, wejście dla dzieci jest w cenie 3 zł, dla dorosłych 5 zł, szlifowanie łyżew 4 zł, wypożyczenie jednej pary łyżew 6 zł. Podczas uroczystości otwarcia można było zobaczyć występy młodych mistrzów łyżwiarstwa, uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu. Swoje umiejętności jazdy na lodzie sprawdził także prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Zapraszam wszystkich na lód!